Dzień dobry, dzień dobry drodzy Państwo. Witam się z Wami w piątek, 5 dnia stycznia. No i oczywiście standardowo witam się z Wami kawą. Nie wiem, czy zauważyliście, że ja zawsze witam się z Wami podwójną kawą, a dzisiaj taka nieprzyjemna niespodzianka: po prostu kawę w domu zabrakło. Na szczęście, w takich sytuacjach, Nespresso ratuje sytuację i mam jeszcze sporo kapsułek, więc kawa była taka, jak być powinna. Chciałabym tylko jeszcze dać Wam znać, ponieważ od co najmniej roku pojawiają się prośby o filmik z moimi kosmetykami do makijażu, że taki filmik pojawi się niebawem. Niestety myślę, że będzie trwało około pół godziny, więc pewnie udźwignie go tylko YouTube. I jeszcze pokażę Wam, co dzisiaj rano zjadłam. Nie miałam czasu na żaden inny posiłek, ponieważ bardzo się spieszyłam, więc dwa kawałki łososia, dużo białka. Tłuszcz, także ja po takim śniadaniu świetnie się czuję. I jeszcze pokazuję się wam, ale dosłownie momencik, ponieważ pan kierowca już na mnie czeka, i jadę w stronę dworca. Co prawda tutaj widzicie pociągi, ale ja dzisiaj na dworzec autobusowy, a dokładniej to na busa do Miechowa. Przechodzę przez galerię krakowską i. Um, Moją uwagę przykuło nowe bistro nakielny, a jeszcze dokładniej to pączki, które były tutaj właśnie na wystawie z kremem pistacjowym. Oczywiście inne rzeczy też były piękne, ale podjęłam decyzję, że dla moich pań w Miechowie właśnie wezmę po takim pączku z nadzieją, że żadna z nich nie podjęła decyzji, że od stycznia nie jest słodyczy. No i tutaj już wsiadam do busa, bus do Miechowa już czekał. Dzisiaj super się jechało, ponieważ zazwyczaj jeżdżę na godzinę dziewiątą. Dzisiaj jechałam dopiero na dwunastą, więc droga była pusta. W konsekwencji tego przyjechałam wcześniej niż powinnam przyjechać. No więc poszłam sobie jeszcze na kawę do takiej małej kawiarni, w ogóle za hasło do Wi-Fi. Mascarpone po prostu ja jestem pełna podziwu. Kawa też była z zimnym mlekiem. No a później już wchodzę właśnie do pani Moniki, do salonu. No i słuchajcie, jak ja się cieszyłam, że zobaczyłam tą żywą choinkę, bo ja uwielbiam choinki u pani Moniki. No a tutaj już z nowymi włosami, pokazuję się wam. I później jeszcze wam pozowałam z kurtką, a efekt był taki: znaczy tutaj z kurtką, z pełnym ubraniem. Efekt był taki, że ledwo zdążyłam na busa, w zasadzie dobiegłam do niego i ledwo znalazłam miejsce siedzące. Do Krakowa dojeżdżam już, można powiedzieć, że prawie o zmroku i nawet nie miałam czasu, żeby przejść po sklepach w galerii, a ja zazwyczaj właśnie wchodzę do sklepów, jak wracam z Miechowa. Tutaj jeszcze tylko pokazuję Wam, jak pięknie wygląda oświetlona okolica Galerii Krakowskiej, a nie miałam czasu dlatego, że musiałam szybciutko łapać taksówkę, wracałam do domu, ponieważ jeszcze dzisiaj byłam umówiona z panem fizjoterapeutą. To jest w zasadzie moja, e, pierwsza, e, moje pierwsze spotkanie z panem fizjoterapeutą po tej drugiej operacji. Tylko jeszcze pokażę Wam, że weszłam do jednego sklepu kupić troszkę kawy. E, pachnie przepięknie, na z wiśnią, ale powiem Wam, że e, trzeba wcześniej sprawdzać cenę, bo się okazało, że ta kawa jest po 240 zł za kilogram. Tutaj już przyjechał do mnie właśnie pan fizjoterapeuta no, i zaczęliśmy na razie tak delikatnie pracować, bo ja jestem dopiero miesiąc po operacji, więc póki co bardzo, bardzo ostrożnie. A jak pan fizjoterapeuta już wyszedł, no to pracę zaczęłam. Ja no to są takie nogawki, trochę wyglądam jak kosmonauta, które właśnie wypożyczył mi pan fizjoterapeuta. Wypożyczył mi po pierwszej operacji, teraz po drugiej, ponieważ niestety po e, operacji brzucha Najbardziej u mnie cierpią nogi i te obrzęki w nogach są największe. No i jak tak sobie leżałam w tych nogawkach, to pomyślałam, że coś ciekawego obejrzę i rozważałam film, który przed chwilą widzieliście oraz serial, serial o mężczyźnie, który budzi się w trumnie, dla mnie bardzo intrygujący temat. Natomiast powiem wam, że jest jeszcze jeden fantastyczny serial. Jak ktoś nie oglądał, to gorąco polecam. Tytuł to Informacja zwrotna i to jest serial, który w niesamowity sposób pokazuje, jak niebezpieczny jest alkohol i czym jest choroba alkoholowa. Także ja ze swojej strony naprawdę polecam, bo myślę, że on też otwiera oczy. No i tyle na dzisiaj. Będę właśnie oglądać, potem zmywam makijaż, a wam dziękuję, że byliście ze mną. Oczywiście, jak zawsze, przesyłam wam buziaki. No i widzimy się niebawem.